Twój udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów Finansoaktywni już po raz ósmy zaznaczyli dziś uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. W Urzędzie Miasta odbyła się dziś konferencja i debata, podczas której młodzi ludzie zaprezentowali zdobytą wiedzę w zakresie różnych rodzajów budżetów i planowania wydatków. To praktyczna wiedza o tym, jak również młodzi ludzie mogą zmieniać swoją lokalną społeczność przy pomocy budżetu obywatelskiego, mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Nasza młodzież jest bardzo aktywna przy zgłaszaniu różnych projektów. Oczywiście tych, które są dla nich najbliższe, bo Bay Park chociażby powstał tutaj i różne inne miejsca, w których chętnie spędza czas nasza młodzież. Była to lekcja taka demokracji, wpływu mieszkańców tych najmłodszych na rozdysponowanie środków publicznych, środków finansowych, środków budżetowych. I cieszę się niezmiernie, że poprzez dzisiejszą konferencję młodzież mogła posiąść wiedzę, ale widzieliśmy z wystąpień, że oni już wiedzą dużo na temat tego budżetu obywatelskiego, a my od strony praktycznej podzieliliśmy się własnymi refleksjami, jak to wygląda od strony tutaj Suwalskiego Ratusza. Cieszę się niezmiernie, że dyrekcja tej szkoły, nauczyciele podejmują się tego typu tematyki, bo to jest właśnie, tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy mówić o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, to trzeba zaczynać od najmłodszych lat. To niezwykle ważne, że młodzież szkół podstawowych poznaje zasady rządzące dorosłym życiem, mówią Jadwiga i Jan Orłowscy, dyrekcja Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. To doskonały sposób na przybliżenie uczniom szkół podstawowych trudnych zagadnień związanych z finansami. Chcemy uświadomić im, jak duże znaczenie ma budżet, ten rodzinny, gminny i państwowy, dodają. Projekt dotyczy w tym roku budżetu obywatelskiego. Dzieci dzięki temu poznają budżet, funkcjonowanie budżetu, zapoznają się z budżetem obywatelskim. Uczniowie mają za zadanie przygotowanie inwestycji, muszą przygotować kosztorys, czyli są to takie cenne informacje, które przydadzą się im w życiu dorosłym. Myślę, że w przyszłości nasi uczniowie będą może pełnili różne funkcje, w tym może tutaj będą pełnili funkcję radnego, gdzie będą uchwalali ten budżet, w tym również będą wydzielali środki na budżet partycypacyjny. Czy budżet obywatelski lub samorządowy interesuje młodzież szkolną? Okazuje się, że bardzo, mówi jedna z prelegentek, Lidia Bielewicz. Myślę, że tak. Dla mnie jest to interesujące. Chciałabym w przyszłości może wziąć udział w takim budżecie obywatelskim i zagłosować na projekt lub taki zgłosić. Dzięki temu projektowi uczymy się dobrze planować nasze te wydatki i pomyśleć, co jest dla nas ważne w tym mieście. Dzięki temu możemy zrobić taki projekt, który rzeczywiście będzie potrzebny. Praca w projekcie dała nam to, że dowiedzieliśmy się więcej o takich sławnych Suwalczanach, których no wcześniej nie znaliśmy. Na przykład o Adamie Kocu, który był kiedyś wiceministrem skarbu oraz prezesem Banku Polskiego i jego misją było uratowanie polskich rezerw złota. Program edukacyjny Finanse Aktywni odbywa się pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki.